budżetowe uchwały zdominowały grudniowe posiedzenia samorządowców. Bieżący tydzień otworzyła sesja radnych wojewódzkich. Projekt planu finansowego na 2024 rok, przedłożony radnym podlaskiego sejmiku, założył wzrost dochodów o około 60%, co pozwala obliczyć, że sięgną one 1 miliarda 400 To rekordowa wysokość. Ale rekordowa jest również kwota wydatków. W porównaniu do tegorocznego planu urosną jednak również wydatki i to sporo, bo osiągną wartość 1,5 miliarda. Tutaj również podobnie jak w przytłaczającej większości samorządów pojawi się więc deficyt budżetowy. Sięgnie on 85 mln zł, a pokryty zostanie znajdującą się na koncie samorządu nadwyżką w wysokości bliskiej 48 mln zł oraz zaciągniętym kredytem na kwotę 35 mln. Za przyjęciem uchwały zatwierdzającej przyszłoroczny budżet województwa podlaskiego zagłosowało 20 sejmikowych radnych. Dziesiątka wstrzymała się od głosu. Głosów przeciwko projektowi nie było. Być może dlatego, że w dokumencie uwzględniono wszystkie poprawki sejmikowej opozycji.